guys. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Are you okay? Według Marzeny Kendry, autorki publikacji o metodach frenetowskich stosowanych w szkole Cogito, ważna jest również rola nauczyciela, który pełni funkcję nie pasa transmisyjnego, lecz facylitatora, organizatora i koordynatora procesu nauczania. Już od pierwszych sekund lekcji można zaobserwować, że nauczycielka bardzo sprawnie zarządza czasem, dzięki czemu jest w stanie przeprowadzić lekcje o dużym zróżnicowaniu typów aktywności. Znaczna różnorodność zadań sprawia, że uczniom łatwiej jest utrzymać uwagę i zaangażowanie. Dzięki aktywnemu udziałowi nauczycielki, zadającej dodatkowe pytania i reagującej na odpowiedzi uczniów, uczestnicy lekcji są w nią cały czas aktywnie zaangażowani. Max, do you remember? Cucumber. Huh? Ola? Cucumber. 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 One more time. Głównym celem zadania jest ćwiczenie wymowy poszczególnych słów. Odbywa się to z dużym zaangażowaniem nauczycielki, która nie tylko zapewnia wzorzec prawidłowej wymowy, ale i pełni funkcję dyrygenta, nadającego rytm i odpowiednie tempo powtarzającym po niej uczniom. Prowadząca zwiększa zaangażowanie uczniów w ciekawy sposób, różnicując powtarzanie przez nich nazwy słów. Raz prosi uczniów, aby wypowiedzieli słowo trzykrotnie, w innym momencie mówi, żeby wymówili je ciszej lub najgłośniej, jak tylko potrafią. Zaraz po zakończeniu zadania ćwiczącego wymowę, nauczycielka rozpoczyna kolejną aktywność. Tym razem prezentując przez krótką chwilę zalaminowaną kartkę z obrazkiem odpowiadającym nowemu słowu, a uczniowie odgadują, co widzieli. Bardzo szybko okazuje się, że prezentacja była tylko modelem dla kolejnych uczniów, którzy zajmują miejsce nauczycielki i sami prowadzą to zadanie, prezentując kolejne obrazki. Prowadząca lekcję sprawnie wskazuje kolejnych ochotników, a potem przechodzi do kolejnego wariantu tego ćwiczenia, w którym odsłania zdjęcie stopniowo, a po niej powtarzają ten wariant kolejni uczniowie. Przez cały czas nauczycielka jest gotowa, by pomóc uczniom stojącym przed klasą. Umieszczenie na tablicy zalaminowanych zdjęć odbywa się niezwykle sprawnie. Okay. Okay. So fast for me. Okay. Nice.
your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Very good. It's time for worship. Nauczycielka wykorzystuje rzutnik do prezentacji karty pracy, a potem korzysta z pomocy uczniów, którzy rozdają karty w klasie. To bardzo usprawnia przebieg ćwiczenia. Kiedy niektóre grupy kończą wypełniać karty pracy wcześniej niż pozostałe, otrzymują od nauczycielki grę Memory i kontynuują pracę w parach. Aby wyciszyć emocje uczestników lekcji i płynnie przejść do prezentowania kolejnego ćwiczenia, nauczycielka korzysta z wypracowanej przez siebie metody, wypowiadając początek rymowanki. Macaroni and cheese. Everybody please. One, two, three. Look at me. Two. Sprawnie odbywa się też rozdzielenie uczniów na grupy. Nauczycielka używa do tego patyczków z symbolami, które uczniowie i uczennice losują z kubeczka. Prowadząca lekcję zaprasza uczniów, aby zasiedli w kręgu. Doskonale widać, że poza używaniem języka angielskiego do wydawania poleceń, nauczycielka korzysta też z bardzo przejrzystych gestów, ułatwiających zrozumienie jej intencji. We are going to... Timo, please sit down on the floor. We are not sitting on the floor.